No, witam serdecznie. Jak wiadomo, na ten dzień czekałem całe życie i się wreszcie doczekałem. Się doczekałem, że dostałem srebrny przycisk. Bo tutaj pytałem, co to może być. We wtorek on przyszedł z Ameryki. Miał przyjść 17, ale 17 nie przyszedł. Nie wiem dlaczego. 13 dostałem informację, że jest opóźnienie i się bardzo zmartwiłem. I 14 dostałem SMS-a i o 9:30 kurier zadzwonił niespodziewanie do drzwi. Jak skoczyłem do góry, czułem, co to jest. Czułem, że to jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. No patrzcie, kochani. A przecież pisali tak, pan Bestia pisał, pytałem was, co to może być. Opening z Robix. Pan Grzybiarz. Srebrny przycisk. No i rzeczywiście to jest srebrny przycisk. Pan Jarek Koniarek. Dzień dobry, panie Piotrze. Czyżby to była słynna teczka Estymińskiego? Pan Comet Wod. To pewnie przycisk za 100 tysięcy subskrypcji. Gratuluję. No i oczywiście przycisk za 100 tysięcy subskrypcji. Chyba to pan Kondor i pan Mateusz. Chyba trafiłem na szał, a nie, to coś innego. I tutaj pokażę. Jak otwierałem, nie wiem, czy to będzie widać. O, tu widać, jak to otwierałem. Właśnie takie pudełko przyszło. Patrzyłem na nie ze strachem. Z jednej, z drugiej strony wziąłem specjalny nóż. Specjalny nóż wziąłem. O, tu się poprawi, bo to muszę pięknie wyglądać. Żeby ten nóż otworzyłem. I tam taki dyplom, nie wiem. Ten dyplom, kongratulacje, nie wiem, co są kongratulacje po francusku napisane, ale tu widać coś tam, że to dostałem, że to jest coś pięknego, że to jest coś cudownego i że tak ma być. I tak ma być. I tu widzimy, że tu, no coś pięknego, otworzyłem, tu miałem problem z wyjmuję z pudełka, patrzcie, kochani, wyjmuję z pudełka, ręce mi się trzęsą ze szczęścia. Tu jakiś jeszcze certyfikat do tego, nie wiem, taki mały i ten wreszcie wyjmuję. O pudełko idzie, o, idzie, pudełko idzie, otwieram, wyszło, jeszcze w folii jest, a jeszcze jest jakaś podkładka, tę podkładkę zaraz odrzucę, wyjąłem podkładkę i jest luz, luz i teraz próbuję, zobaczcie, nie mogę wyjąć z folii, wydaje mi się, że jest zaklejone, całe życie czytałem, czekałem, co ja mówię, czytałem, całe życie czekałem na ten przycisk, 5,5 roku ciężko pracowałem, 5,5 roku i jest. Patrzcie, otwieram go. Ręce mi się trzęsą. Ręce mi się trzęsą. Takie szczęście moje nie zna granic. Co mnie dodaje takiego powera, jak to mówią Francuzi. Ten power mnie tutaj popycha. Popycha mnie. No i co? I widzimy. O, Szachowy Uniwersytet. Widać napis, widać. Oj, 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 pięknie widać. A kto pięknie widać? I co tu jeszcze zrobiłem? A, no i tu, a, tu z tyłu widać, że są takie otworki na. A guziki, ja to zaraz pokażę, może. O, no coś pięknego, nie wiedziałem, co z tym zrobić. Dwa gwoździe będę musiał wybić w ścianę, zrobić dziury do sąsiadów, bo mi się tak zawsze dzieje, że jak ja wbijam gwoździe w ścianę, nie mam takiej dobrej wiertarki. No ale zrobię to, kochani. Zrobię to dla was. Zrobię to dla was, wbiję. I tutaj, o, widać początek jeszcze tego opakowania. Jeszcze nierozerwane, wawa. Wawa, no ja to mogę oglądać i oglądać. Jak to dziś otworzyłem, to od 45 minut oglądam. O, widać wawa tutaj do mnie, że to z YouTube'a. No coś pięknego. Tutaj mam specjalny nóż do rozcięcia i tu mam specjalny nóż do tego, do celebracji. YouTube prosi mnie o celebrację, mnie trzeba prosić. To wygląda tak, może będzie widać. O, może bliżej siędę. O! Teraz się odbija się film, odbija się mój komputer. Idę powoli. Twarz moja się zasłoniła, muszę mieć twarz. Muszę. O! I tu widać, że jest napisane. Szachowy Uniwersytet. No coś pięknego. Tu są z tyłu te przyciski, żeby na ścianie zawiesić. No, nie rozstaję się z tym. To jest taka radość moja. Tak se głaszczę. O! Tak się cieszę. I to jest coś pięknego. I teraz, kochani. To dzięki Wam, chcę Wam podziękować. Bo najszczęśliwszy dzień w moim życiu, 50,
5,5 roku, więc jak policzymy, jedno mam, na następny przycisk, ten milionowy, będę czekał 50 lat. 50 lat będę do Was nadawał o szachach, żebyście byli zadowoleni, uśmiechnięci. Powiedzcie, co chcecie. Jakie filmy chcecie. Więcej żartów, więcej anegdot, więcej teorii debiutu, więcej teorii gry środkowej, typowe pozycje, partie mistrzów świata, co tam chcecie. Jakieś końcówki, na przykład, czy wiecie, że dwa skoczki wygrywają przeciwko pionkowi, o ile on nie jest za bardzo zaawansowany. To badał jeszcze Troicki, taki 120 lat temu badał. To chętnie Wam wszystko nagram, ja to wszystko umiem. Chcę się z Wami tą wiedzą dzielić, dzielić i dzielić. No, jeszcze raz mówię, najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Tak się cieszę, tak się cieszę. Szczęścia swojego nie liczę, ale no patrzcie, no. No patrzcie, co ja mam. No patrzcie. O, tu. Albo tu. No nie widać, to kamera wredna, ale mam, trzymam, gładzę i się cieszę. I powiedzcie jeszcze raz, co chcecie. I dziękuję Wam, bo to Wyście ten kanał subskrybowali. To Wy go oglądacie, to 8 tysięcy filmów nagrałem. 8 tysięcy filmów. Więcej niż wszyscy pozostali youtuberzy razem wzięci. I mam bardzo dobrze i się cieszę. Więcej niż wszyscy youtuberzy razem wzięci nagrałem tych filmów. I będę nagrywał. Ile filmów dziennie chcecie nagrywać? I pytanie, czy nagrywać shorty, czy nagrywać kilkunastominutowe filmy, 20, bo mam taką partię, którą mógłbym skomentować przez półtorej godziny. I pytanie, kto nie zaśnie przy tej partii? Kto nie zaśnie? Czy chcecie? Ale za to bardzo dokładnie wytłumaczę. Polecam Wam serię Kombinuj Genialnie jak Kaczoreczek. Tam tłumaczę w minutę jedną, dwie strategiczne idee, które zostały zastosowane. Macie kompletny wykład końcówek pionkowych i wieżowych. Jeszcze wrócę do działu technika gry. Będę pokazywał anegdoty o polskich szachistach, bo o Włodku Szmicie i Kazimierzu Hrabim-Platerze nie powiedziałem jeszcze wszystkiego. Jeszcze mogę dużo ciekawych rzeczy o nim. To bardzo dwie sympatyczne postaci. Bardzo nie wiadomo, kto bardziej sympatyczny, czy Włodek, czy pan Kazimierz. Bo z panem Kazimierzem nie byłem po imieniu, chociaż razem żeśmy współpracowali. Piszcie, co chcecie. Czy chcecie, technika wróci. I chcecie filmy krótsze, dłuższe, napiszcie, co chcecie. O czym chcecie. Czekam na Wasze propozycje, bo to dzięki Wam najszczęśliwszy dzień mojego życia. Dzięki Wam. Dzięki Wam to mam. To mam, to mam. Hurra, hurra, hurra. Więc jeszcze raz dziękuję Wam, kochani. Dziękuję Wam. I czekam na Wasze komentarze. Czekam.